Jeśli w zadaniu jest mowa o rentach, czyli stałych płatnościach dokonywanych w stałej wysokości przez pewien cykliczny, powtarzalny okres czasu, możemy ustalić wartość tej stałej płatności, jeśli znamy jej wartość końcową. Oczywiście musimy wiedzieć, przez jaki czas dokonywane są te płatności oraz jaka obowiązuje przykładowa, obowiązująca w sumie w treści zadania ta stopa procentowa. Można skorzystać z gotowego wzoru, który jest tutaj po lewej stronie, lub z tablic finansowych, które tutaj na tym filmiku prezentuję. Można na przecięciu odpowiedniego wiersza, który wskazuje na liczbę takich płatności oraz stopy procentowej obowiązującej w każdym z takich okresów, przy założeniu, że są to płatności dokonywane na końcu każdego okresu, czyli na przykład na końcu każdego roku, można ustalić wartość, którą wystarczy przemnożyć razy wartość końcową, aby ustalić, jaka byłaby to kwota wypłacana lub wpłacana w sposób cykliczny przez okres czasu i obowiązującej w tym okresie stopie procentowej. Można by było powiedzieć, że jeżeli na końcowa wartość kapitału to jest te symboliczne, przykładowe 1000 zł, to jeżeli wartość końcowa 1000 zł przemnożę razy mnożnik, który jest tym właściwym w moim przypadku, mogę uzyskać tą stałą płatność, czyli 1000 zł razy 0,076 daje 76 na przykład złotych i tyle powinno być wypłacane przez 10 okresów, kiedy obowiązuje stopa procentowa 6%, aby wartość zebranego kapitału wyniosła na końcu 1000 zł. Takie tablice oczywiście można wygenerować samodzielnie w Excelu. To jest ta cała liczba, która tutaj jest wpisana oprócz wartości przyszłej. Pamiętajmy o tym, że trzeba odpowiednio usztywnić wiersz i kolumnę w Excelu.